i jakby nie patrzeć, mamy przód. Tutaj jeszcze są te linie od tej kamerki i ja je później chyba usunę, bo z przodu te linie są niepotrzebne. Siemaneczko, mordeczki, witajcie w kolejnym odcineczku. A dziś, jak już wiecie, spróbujemy zamontować przednią kamerę. A spróbujemy dlatego, że nie jestem pewien po prostu, czy to będzie działało, a w sumie już chyba nawet na 90% jestem przekonany, że nie będzie. No ale cóż, jak już to zamówiłem, to spróbujemy to zamontować, a może jednak uda się jakimś sposobem to ogarnąć. Na początek może Wam pokażę, co my tu mamy. Jest to kamerka frontowa do przodu, montowana w logo Audi. Ja już powiem Wam szczerze, że sprawdzałem, czy to będzie w ogóle pasować i powiem, że nawet to będzie pasowało. Schowa się fajnie tam w tym znaczku Audi, że nie będzie praktycznie na pierwszy rzut oka tego widać. Także tutaj na plus na pewno jest to, że będzie to pasowało. Oczywiście tutaj trzeba by było nawiercić dziurę, żeby ją przykręcić. No ja oczywiście na razie żadnej tam dziury nie będę wiercił ani przykręcał, bo no nie wiem po prostu, czy to będzie działało. Podłączymy sobie tak na sucho, żeby sprawdzić. W komplecie oczywiście kawałek kabla, tutaj z takim peszlem, żeby można było sobie tam gdzieś w komorze silnika czy w nadkolu puścić, żeby ten kabel nam nie korodował. No i tutaj druga część tego kabla. Tu jest połączenie właśnie z tą kamerką. Tutaj mamy do podłączenia obrazu i tutaj mamy dwa przewody, z których będziemy brali sygnał właśnie od wstecznego. To znaczy tutaj też od razu na wstępie powiem, że nie będę tego montował do mojego fabrycznego 3G+, którego tak jakby już nie mam, no ale mam, tylko do tego Androida, z tego względu, że fabrycznie miałem kamerę cofania, także nic nie podłączałem do Androida i w Androidzie zostało mi właśnie jedno wolne miejsce. Dlatego pomyślałem, że może spróbuję zamontować tą przednią kamerę. Ale zanim jeszcze ta kamera przyszła, to właśnie pomyślałem, że chyba jednak nie będzie to działać, bo w opcjach w Androidzie wybieram sobie, którą kamerę ma wyświetlać Android na wyświetlaczu. Ja akurat sobie ustawiłem na tą oryginalną, czyli nawet jeżeli tą podłączę, no to nie będzie tej kamery widać, bo w sumie szczerze mówiąc nie wiem, czy można obraz podzielić jakoś na dwie części. Aczkolwiek fabrycznie jakoś to wychodziło, z tego co pamiętam, że były kamery przód, tył, jakoś ten obraz był dzielony, ale no nie wiem, jak to szczerze mówiąc zrobić, prawdopodobnie jakieś kodowanie. Także ewentualnie pozostaje tylko zmiana opcji w ustawieniach z Androida z oryginalnej kamery na tą tutaj dodatkową, tak, którą będziemy podłączać do tego Androida i wtedy może nam się obraz wyświetli, ale to też będzie bez sensu, bo za każdym razem trzeba będzie przełączać powiedzmy w opcjach, którą kamerę chcemy wybrać, także takie rozwiązanie nie ma sensu. No ale dobra, jak już tą kamerę zamówiłem, no to spróbujemy coś pokombinować. Oczywiście jeśli to będzie działało, zamontujemy sobie ją na samym końcu, teraz żadnych dziur nie będziemy wiercić, po prostu podłączymy sobie tak na sztukę, żeby sprawdzić, czy coś można pomieszać w ustawieniach, żeby nam się wyświetlały dwie kamery, bądź zakodować. Nie wiem, prawdopodobnie poświęcę na to kilka dni, będę coś tam kombinował, no ale zobaczymy, może akurat się coś uda wymyśleć, jeśli nie, no to trudno. Najwyżej kamerę sprzedam, bądź zostawię sobie i będę przełączał w opcjach. No zobaczymy, sam jeszcze nie wiem, co zrobimy, ale myślę, że tutaj chyba już filozofii nam na razie wystarczy. Przeniesiemy się do auta, podłączymy, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie i czy w ogóle ona będzie nam działać. Wytargałem sobie tą skrzynkę tutaj na zewnątrz. Tutaj właśnie mam złącze cinch do tej kamery. Tutaj wiadomo. I tutaj według instrukcji patrzę, że tutaj jest jakieś wyjście 12 V. I to jest niby do podłączenia kamery. I tutaj jest jeszcze jeden kabel wolny do kamery 360. Nie wiem, dobra, zobaczymy, spróbuję jakoś to może wykorzystać później. Tak czy tak, na razie podłączę tutaj kamerkę do tego cinchy. Tutaj z tego kabla dodatkowego, gdzieś tutaj w drzwi, albo może gdzieś tutaj po boku, podłączę sobie masę. No a plusowy kabel, no nie wiem, może skądś weźmiemy, a może będę musiał podłączyć do tyłu, choć w sumie dla sprawdzenia to nie jest konieczne, bo ona ma się włączyć w momencie, kiedy dostanie sygnał
powiedzmy żarówka wstecznego, wtedy tutaj będzie plus i ona nam się powinna włączyć. Także do spróbowania to możemy chyba obojętnie jakiego plusa wykorzystać, żeby sprawdzić, czy to działa. Także podłączam. No i co, samo podłączenie kamery, jak widzicie, działa, bo mam ją na wyświetlaczu. Także tutaj wszystko działa. Tylko jest tak, jak mówiłem, wyłączyłem swoją oryginalną kamerę i wyświetla mi się tylko ta. No ale myślę, że jest jeszcze jedna szansa, żeby zmienić to w kodowaniu, bo właśnie mówię, sprawdzałem, widziałem, że kiedyś taki ekran z kamerą był podzielony na dwie części, był widok z przedniej i z tylnej. Ja teraz właśnie ustawiłem sobie kamerę tutaj, tą dodatkową. No ale myślę, że coś może się z tego wymyśli. Tak czy tak, na razie tą kamerkę tutaj podepnę i zobaczymy, czy coś uda się zakodować, przekodować i zrobić tak, żeby to było dobrze. No i dobra, słuchajcie, ostatecznie wyszło tak, że cudował, kombinował i nic z tego nie wyszło. Nie ma takiej opcji, żeby ta kamerka w tym systemie działała jako kamera przednia. Ale znalazłem na YouTubie dosyć ciekawego gościa, który sprzedał, właściwie wysłał mi dopiero moduł, dzięki któremu z oryginalnej kamery, tak jakby, będziemy mogli podzielić sobie obraz przód-tył i to niby działa. Znalazłem właśnie gościa na YouTube, skontaktowałem się z nim i coś takiego mi sprzedał, a właściwie dopiero wysłał. W sumie to chciałem podać jego namiary, ale powiedział, że on już tego nie ma, zostały mu tam dwa ostatnie, czy jeden, nie chce, żebym podawał, dlatego nie podaję, ale jest taka opcja. Także co, montujemy sobie tą kamerę z przodu i musimy doprowadzić kabel aż tutaj do tyłu, bo tutaj jest moduł od kamery i tu będziemy musieli podłączyć ten dodatkowy moduł oraz tą kamerę, także kabel trzeba przepuścić przez całe auto. To już tam nieraz robiłem i wy pewno widzieliście, także bez problemu, ale zamontujemy sobie też tą kamerę. Tą kamerę będziemy montować w to miejsce lub w to. Ja sobie akurat tutaj zamontuję z tej strony. No i teraz tak, teoretycznie wystarczy przewiercić i jak widzicie nakrętka, podkładka jakaś plastikowa przykręcić i już. Ale tutaj w tym miejscu, tak jakby ten znaczek Audi jest podwójny, czyli tutaj mamy jedną tak jakby płytę plastikową i tutaj drugą, czyli są dwie w odległości powiedzmy 2 cm. I teoretycznie musielibyśmy rozebrać całego grilla i dopiero tą kamerę montować. Ale ze względu na to, że ja mam tutaj jakieś dalsze plany i ten cały zderzak za trapą będę musiał ściągnąć, a nie chcę z tego względu, że mam radary i jak ściągnę zderzak dla takiej pierdoły, to znowu będę musiał jechać na kalibrację. Dlatego teraz zrobię to na tak zwaną sztukę, a później, jeżeli będą moje plany zrealizowane, to dopiero będę ściągał zderzak i zrobię to tak, jak być powinno. Tak czy tak, teraz nawiercam sobie tu dziurę przez jedną i przez jeden i przez drugi plastik i tą kamerę po prostu z kablem przekładam i przykręcam od tyłu. No ale zanim to zrobimy, to najpierw musimy tutaj ściągnąć tą osłonę, żeby mieć lepsze dojście. No i tak jak mówiłem, właśnie tutaj ten plastik jest tak jakby podwójny i trzeba by było wywalać cały zderzak. Ale nie chcę sobie robić dodatkowej roboty, bo tak jak wspomniałem, ten zderzak będzie wyciągany. Dlatego po prostu tutaj nawiercam sobie otwór na przewód i na tą kamerę. I tutaj z tyłu założę podkładkę, nakrętkę i kamera będzie zamontowana. I tu oczywiście będziemy sobie jakoś musieli ten przewód poprowadzić, żeby dojść nim do środka, a później chyba najlepiej w progu iść na koniec auta. No trochę będzie grzebania, ale myślę, że bez problemu to ogarniemy. No i kamera siedzi tutaj, nawet pasuje, tak jak mówiłem, ale to ładnie wygląda. No i teraz puszczamy gdzieś kabel do środka, także myślę, że tutaj gdzieś tu i tam tym filtrem powietrza wejdę do środka, gdzieś wejdę pod schowkiem. Kabelkiem wyszedłem tutaj, tutaj i tutaj przedostaje się do środka auta. No i teraz tutaj progiem muszę iść na sam koniec auta, praktycznie do modułu komfortu, bo tam też obok znajduje się sterownik kamery cofania. W moim przypadku niestety kabel od tej kamery jest za krótki, nie starczy mi tam, tyle będzie brakowało, co najmniej metr.
Także przy ewentualnym zamawianiu kamerki weźcie pod uwagę długość kabla. No ale na szczęście się na to przygotowałem i mam tutaj jakiś stary kabel Cinch, także przedłużę sobie go po prostu i te dwa kabelki tutaj od zasilania również przedłużę, to zwykłe kable, także tu nie ma problemu. Przedłużę o jakiś metr, no i będę miał wtedy już wystarczająco daleko, żeby podłączyć ten moduł. Dobra, już jestem wszystkimi kablami tutaj z tyłu. Tu jest obraz kamery, zasilanie i masa. No i teraz do tego modułu będzie potrzebny też jeden przewód tutaj od żarówki stacznego. Także też jeszcze muszę sobie przygotować, przeprowadzić stąd tutaj jeden przewód i będziemy czekać na moduł. Wtedy będziemy kończyć już z modułem. No i ostatni wymagany przewód już mam podłączony. Jakby ktoś pytał, to pin numer 6. Jest to przewód od żarówki cofania, czarno-niebieski bądź granatowy. Tutaj w tym świetle kiepsko widać, ale to jest ten przewód, pin numer 6. I tutaj on już wychodzi. Mam go tu przygotowanego, także teraz czekamy na moduł. No i minęło kilka dni i jak widzicie, mam przed sobą już ten moduł, także będziemy go dzisiaj podłączać. I tak na szybko, nie wiem w sumie, czy to będzie Wam potrzebne, ale powiem, jak będę podłączał. To jest właśnie cały ten moduł, do tego wychodzą dwa kabelki Fakra. I teraz tak, z oryginalnego modułu kamery cofania, który się znajduje tutaj, nie wiem, czy to widzicie, wypinamy szary pierwszy od lewej i wpinamy go tutaj do naszego modułu. Następnie ten z modułu wpinamy zamiast szarego. Mamy też tutaj złącze Cinch od kamerki i tutaj podłączamy wcześniej przygotowany przez nas kabel z przedniej kamery. Także podłączamy go tutaj. Mamy też tutaj jeden przewód masowy, który możemy podłączyć razem z masą od naszej przedniej kamery. No i mamy przewód, który podłączamy do żarówki światła wstecznego, które też tutaj sobie wcześniej już przygotowaliśmy. No i pozostało nam tylko podłączyć jeden przewód plusowy zasilający od przedniej kamery. Podłączę sobie go tutaj do bezpieczników po zapłonie. No i chyba tyle, jeśli chodzi o podłączenie. Także ja tutaj szybciutko działam, bo zaraz zrobi się ciemno, póki jeszcze coś widać. Na razie na sztukę, na szybko, żeby sprawdzić po prostu, czy to będzie działać. Tak to wygląda. Moduł sobie tu zamontowałem. Kable jeszcze tutaj troszkę poupycham, poprzywiązuję, żeby nie wisiało ich tutaj za dużo. No i co? Próbujemy. Dobra, mam już włączone wszystko. Zapłonik również. I teraz tak, kamerka włączy nam się na dwa sposoby. Dopiero kiedy wrzucimy wsteczny, przykładowo cofniemy i damy przód, wtedy kamerka nam się powinna włączyć z przodu, albo wciskając tutaj przycisk parkowania. Także, no nie wiem, wciśniemy sobie przycisk parkowania. I jakby nie patrzeć, mamy przód. Tutaj jeszcze są te linie od tej kamerki. I ja je później chyba usunę, bo z przodu te linie są niepotrzebne. Chociaż widzę, że ruszając kierownicą, że one i tak działają. No ale nie są potrzebne. Także przód działa. No i tył również działa. I w momencie przerzucenia na D powinno nam się też zmienić na przód. No i tak jest. Czyli cały ten nasz moduł działa nam prawidłowo. No to myślę chyba, że to by było tyle, co chciałem Wam pokazać i spróbować. Jak obejrzeliście cały film, no to wiecie, że no niestety nie idzie podłączyć kamerki tym sposobem, którym chciałem na początku. Potrzebny jest dodatkowy moduł. Co do modułu, no to tak jak ten kolega sprzedający powiedział, nie chciał, żebym dawał na niego namiary. Nie wiem w sumie dlaczego, bo przecież mógłby sobie zarobić. No ale uszanuję jego zdanie, także nie będę Wam podawał namiarów, ale podpowiem Wam, że możecie znaleźć go na YouTubie. Także tylko tyle, jeśli chodzi o podpowiedzi. No i chyba tym optymistycznym akcentem też będziemy ten film kończyć i tradycyjnie na samym końcu zawsze dziękuję Wam za obejrzenie, tak jest też tym razem, wielkie dzięki. No i też zapraszanie na mój kanał, wbijajcie, subskrybujcie, oglądajcie filmy,
Przy okazji odwiedźcie też grupę na Facebooku Audi A607klub.pl. Link macie na dole w opisie filmu. No i na mój Instagram. A my widzimy się już w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!